Hej, witajcie w kolejnym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na styczniowe podsumowanie roślinne. Ja co prawda jeszcze tutaj dopijam moją kawę, ale już kończę i biorę się za nagrywanie, bo chcę wykorzystać w miarę dobre światło, bo od tygodnia, słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy jakieś promienie słoneczne zagościły w moim domu, także trzeba to koniecznie wykorzystać. Cieszę się, bo naprawdę mimo tego, że dzień jest dłuższy, to powiem Wam, że moje rośliny chyba jeszcze tego nie zauważyły, dlatego że po prostu jest tak szaro, buro i ponuro na dworze, że to jest masakra, naprawdę. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, dajcie znać, czy u Was jest więcej słońca, czy nie, ale u mnie tutaj, niedaleko Lublina, to jest tragedia. Czekam już tylko na wiosnę, bo wiosną, wiadomo, jest samopoczucie od razu miliard razy lepsze, no ale jeszcze trochę sobie pewnie poczekamy na tą wiosnę. No ale nic, nie przedłużam i zaczynamy. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rośliną, którą Wam dzisiaj pokażę, będzie tamaranta tricolor, fascinator. To jest, powiem Wam, przepiękna roślina, którą ja dostałam rok temu na Dzień Kobiet, no nie cały rok temu, ale jak ją dostałam, to myślałam, że może być z nią różnie, bo o marantowatych różnie się mówi. Jedni mówią, że są ok, inni mówią, że są trudne, tak samo jak kalate, także tutaj w zależności od osoby będzie różna opinia. Natomiast moja opinia jest taka, że naprawdę nie ma co ich tak demonizować, nie są takie straszne. Powiem Wam, że ta rośnie mi tutaj przepięknie. Odkąd ją tutaj postawiłam, to ona sobie tak tutaj przyrasta i z każdym dniem widzę, że ona naprawdę trochę rośnie, mimo zimy. Wszędzie gdzieś tutaj na tych końcach wypuszcza nowe rurki. Ona się też mi tutaj zaczęła pięknie rozkrzewiać. Zobaczcie, tutaj od góry wypuściła mi ta część, którą teraz macham, to jest nowe. To przyrosło gdzieś tam w trakcie, w przeciągu chyba 2 miesięcy, tak myślę, że w grudniu gdzieś tam zaczęła tutaj wypuszczać. I teraz już tutaj mamy 3 liście prawie. Także no powiem Wam, że naprawdę ona rośnie przepięknie. Myślę, że gdybym ją postawiła jeszcze tam głębiej na kolejnych półkach, to też dałabym sobie radę, dlatego że tutaj możecie zobaczyć, ja zaraz sobie przejdę, rośnie moja druga maranta, ta kerczowana, i ona, powiem Wam, że też tutaj całą zimę stoi. Ja nie przestawiałam tych roślin wcale i co prawda ta no nie przyrosła jakoś szczególnie, może nawet wcale nie przyrosła, aż tak nie zauważam tego, nie obserwuję tutaj żadnych takich gigantycznych przyrostów jak przy tamtej, ale nie zmarniała też, także też sobie tutaj dała radę, a tutaj to ona ma naprawdę mało światła. Tutaj te rośliny, ta sansa, jedną już stąd przestawiłam, jedna mi tutaj umarła, no i właśnie teraz została tylko ta jedna sansa i ta maranta, i tam w głębi w ogóle ta cylindryczna, to już w ogóle nie wiem, jak ona sobie daje radę, ale jakoś tam żyje i powiem Wam, że nawet wypuszcza młode, także no jestem pod wrażeniem. Także marantowate spoko, u mnie spoko, naprawdę fajnie się sprawdzają, lubię te rośliny. Polubiłam te rośliny. Mam jeszcze marantę, tą zieloną, którą też Wam się postaram pokazać. Ona stoi w sypialni, ale to za chwilę do niej przejdziemy. Natomiast te tutaj świetnie sobie dają radę i myślałam o zagęszczaniu tej jeszcze jakiś czas temu, ale ona, kurczę, od góry sama mi się zaczęła zagęszczać, więc nie wiem, czy będzie taka potrzeba, żeby ją tutaj jeszcze ciąć i zagęszczać. Zobaczymy, może stworzę sobie jeszcze jedną roślinę, bardzo mi się podoba. Myślę, że śmiało możecie spróbować z jej uprawą, ona naprawdę wiele nie potrzebuje. Przejdźmy dalej i tutaj, słuchajcie, stoją syngonie na parapecie północnym, także tutaj też jakoś szczególnie dużo światła te rośliny nie mają, ale jednak co parapet, to parapet. Powiem Wam, że nawet ten północny, ale daje radę. Przekręciłam je teraz, żeby Wam pokazać, jak one pięknie tutaj przyrosły, bo naprawdę przyrosły sporo. Zobaczcie już, jakie są bujne. Podoba mi się to zestawienie, tutaj miliard nierozkręconych liści. Ja powiem Wam, że nie pomagam, bo wiem, że można rozkręcać te ruloniki i trochę tym syngoniom pomagać i wiecie, żeby one miały łatwiej, bo przy niższej wilgotności one rzeczywiście tych rurek nie mogą tak za bardzo same rozwijać, trwa to trochę dłużej, ale ja nie bawię się w to, one sobie same jakoś tutaj muszą radzić i zobaczcie, przy tych tak nie ma, a to Maria nawypuszczało tutaj miliard tych rurek i nie wiem, może rzeczywiście ma jakiś problem, muszę tutaj później
zajrzeć. Ta kompozycja stoi tutaj od samego początku i naprawdę tutaj nieźle się sprawdza. One kiedyś stały osobno w takich mniejszych doniczkach i wtedy zdecydowanie wolniej rosły, a teraz jak są w tej większej i w grupie razem, to zdecydowanie podskoczyły. I powiem Wam, że tutaj obok jeszcze postawiłam to syngonium ostatnio kupione z Biedronki, to Red Arrow. I widzę, że tutaj część liści będzie odrzucało. O, tutaj na przykład te z dołu wszystkie polecą pewnie i zostały tylko tu od góry. Bałam się trochę o nie, bo kiedyś przyszło mi było całe klepnięte, ale okazało się, że chyba miało za sucho. Muszę je częściej podlewać, bo jednak to jest mała doniczka, a ja jeszcze przesadzając dałam mniejszą, bo wydawało mi się, że tamta jest za duża. Dałam mniejszą doniczkę, więc częściej muszę tutaj z konewką zaglądać, ale generalnie widzę, że już jest ok, już ten turgor powrócił, tylko właśnie widzę, że te liście będą do usunięcia. No trudno, jakoś mnie to szczególnie nie martwi, myślę, że ono sobie po prostu poradzi. Tu na drugim parapecie kolejna roślina, aglaonema, która powstaje tutaj jak feniks z popiołów, bo był taki czas, że ona miała chyba jednego tylko liścia, tak mi się wydaje, a teraz już, tak jak możecie zobaczyć, ma ich 5, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że w końcu doszliśmy do porozumienia i że będzie już teraz rosła, bo już liście dawno mi nie gubiła, nic się z nią nie dzieje, więc wydaje mi się, że już się tam dobrze ukorzeniła. Jest jej tutaj całkiem spoko. Też ona przyszła tutaj z góry chyba, bo stała na górze, a teraz ją wzięłam tutaj na parapet właśnie, żeby miała więcej światełka i chyba to pomogło, bo wypuściła właśnie niedawno tego młodego liścia, on jeszcze rośnie. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej, także niech sobie tutaj fajnie przyrasta. Obok niej moja piękność, czyli moja hoja tricolor. Bardzo lubię tę roślinę, chociaż ona tak wolno rośnie, naprawdę wolno rośnie u mnie. Ale bardzo ją lubię za wybarwienie i za to, że ma krótkie międzywęźle, a bardzo dużo tych liści. Bardzo mi się to podoba. Fajna jest też, się kieruje tutaj do światła. Zwykle właśnie tak stoi ustawiona tam w stronę okna. A ja ją sobie przykręcam tylko, żeby na nią chwilę popatrzeć. Bardzo ładna roślina. Tu natomiast coś mniej fajnego, czyli moja dogorywająca begonia, którą chyba już będę spisywać powoli na straty, bo nie chce mi się, po prostu mi się nie chce tutaj z nią walczyć. I tak myślę, że trzeba jednak trzymać się zasady, że begonie, peperomie i alokazje nie są dla mnie. Mam nadzieję, że na zakupach już więcej te rośliny mnie nie będą kusić i nie ulegnę, bo słuchajcie, no po co mam wydawać na nie pieniądze, skoro u mnie się one nie trzymają i no niestety piękne są, ale nie dla mnie. Zaktualizuję Wam jeszcze stan mojego małego glorka, którego kupiłam w Obi i może niektórzy pamiętają, jak go połamałam, wioząc go do domu i później wyjmując na filmie dla Was, zobaczyłam, że go tak połamałam, ale zobaczcie, tutaj coś idzie ze środka, także będzie nowy liść, cieszymy się bardzo i tutaj widzę, że na tym ułamanym też jest taki ząbeczek, gdzie ten liść będzie powoli się tworzył, także fajnie, chyba jest mu tutaj w miarę dobrze. Tu postawiłam patyczaka, wszystkie te sadzonki, które mi się ukorzeniły, dałam do ceramisu i sobie tutaj fajnie radzą, stoją. I mam nadzieję, że będą tutaj też fajnie przyrastały. No i tu obok stoi jeszcze mój maluszek Ring of Fire. I zobaczcie, jakiego pięknego liścia wypuścił. Te liście młode są takie piękne, bo one mają jeszcze, oprócz tego jasnego zielonego i tych plamek, mają takie jakby lekko, no ja wiem, pomarańczowo-różowe takie przebarwienie. No takie, no widzicie zresztą jakie. Właśnie takie i to jest bardzo, bardzo ładne, bardzo mi się to podoba i widzę, że tutaj też sobie fajnie radzi, ukorzenił się świetnie, tutaj gdzieś jakieś nowe listeczki małe z tych malutkich sadzoneczek próbują się rozwijać, także super, 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 bardzo się cieszę, niech sobie rośnie tutaj pięknie dalej, jak już będzie za duży na parapet, no to będziemy myśleć, gdzie go przestawić. Tu słuchajcie, ceropegia, która jest już bardzo, bardzo długa. Ona rośnie sobie tutaj na szafie u mojego syna w pokoju. Ja ostatnio też dosadzałam te krótsze, które tutaj widzicie, bo je wcześniej ukorzeniałam. No i w końcu stwierdziłam, że już przyszedł ten czas i dosadzę, więc dosadziłam. Ale ona, powiem Wam, że też sporo mi tutaj od góry, tak jak możecie widzieć, jest łysa, sporo mi zgubiła tych serduszek. I tutaj widzę nawet na tych młodych pędach, zobaczcie, też są żółte takie listki, które odpadną, także no, ona tutaj chyba nie ma się najlepiej, tak mi się wydaje.
Ja też trochę tracę już serce powoli do tej rośliny, bo no nie wiem, jakoś tak zagęszczanie jej, to wszystko mi tak powoli idzie. I zanim ona będzie kiedyś taką bujną, jaką ja bym chciała, jaką ja sobie wymarzyłam, to chyba, nie wiem, wieki miną. No może z wiosną to wszystko ruszy. Na razie ma trzy te pędy główne, takie długie, które sobie tutaj zwisają, tak jakby, które stanowią tutaj większość tej rośliny. No i trzy te, które ucięłam i ukorzeniłam. No i zobaczymy, czy te właśnie się przyjmą. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jeżeli się przyjmą, to spoko, to wtedy będę działać dalej. A jeżeli się nie przyjmą, to zastanowię się, czy nie oddać tej rośliny i nie postawić tutaj sobie coś innego. A tu, słuchajcie, jest Amaranta Lemon i co prawda wypuściła mi ostatnio tutaj takiego, no niezbyt ładnego liścia, zobaczcie, w połowie suchego, ale widzę, że ruszyła i tutaj idzie kolejna rurka, także fajnie. No one u mnie naprawdę rosną całkiem, całkiem nieźle. Obok niej postawiłam tutaj zygzaka, który nawypuszczał milion tych patyczków swoich, ale jeszcze one jakoś tak powoli, powoli nie rozwijają się za bardzo, więc czekam na to, aż one też tutaj ruszą. A skoro jesteśmy w sypialni, to pokażę Wam jeszcze mojego bananowca, z którym, jak wiecie, ja miewam takie zimowe właśnie trudności. Właśnie coś takiego dzieje mi się na liściach jak tutaj i później cały ten liść odpada i kolejny, i kolejny, i kolejny. Natomiast przestawiłam go tutaj bardzo blisko okna, no przy samym oknie, to jest okno zachodnie. Tutaj ten dzieciaczek też miewa się całkiem dobrze i powiem Wam, że to pomogło, to naprawdę mu pomogło i od tamtej pory przestał mi gubić liście i jest zdecydowanie lepiej. Nawet zaczął tutaj wypuszczać ładne liście. Oprócz tych starych plam, które gdzieś tam były jeszcze wcześniej, takich no typowo grzybowych, nic tu nowego się nie pojawia. On był pryskany, on był podlewany też na grzyba, także no zrobiłam co mogłam, przestawiłam go tutaj i wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepiej. Tu jedyny koleus, którego udało mi się zachować, bo powiem Wam, że kupiłam tak beznadziejną ziemię, gdzieś na Allegro chyba zamawiałam, że masakra, co w nią nie wsadziłam, wszystkie pelargonie przez nią straciłam, bo nie chciały w niej rosnąć, no i z koleusów został mi tylko ten jeden, którego na czas po prostu przesadziłam, a cała reszta po prostu padła, także no powiem Wam, że taką miałam niefajną przygodę, no i niestety nie mam już pelargonii, także albo coś innego wymyślę, albo nie wiem, może posieję, bo teraz jest czas na sianie pelargonii. I pokażę Wam jeszcze moją glaukę, która tutaj stoi z drugiej strony. Zobaczcie, co tu się dzieje, ile ona liści gubi i jaka ona jest teraz tutaj łysa od góry. No ale tak na nią działa zima właśnie. No i nie podoba mi się to w tej roślinie. Taka była piękna na jesień, jeszcze ją przycinałam. No była naprawdę mega bujna i w ogóle. Tak się nią cieszyłam, a teraz zobaczcie, no nie powiem, bo żyje, ale no nie wygląda to rewelacyjnie. Też stoi tutaj przy samym oknie, żeby miała jak najwięcej światełka. No i zobaczymy na wiosnę, czy odbije, czy nie odbije. Ona jest generalnie bardzo ładną rośliną i bardzo mi się podoba, ale jak na nasze warunki zimowe, no to kiepsko, kiepsko, kiepsko to znosi i ciężko jest zapewnić takie warunki, żeby nie łysiała właśnie, także no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie na wiosnę, jak ona sobie będzie radziła i czy będę chciała ją jeszcze trzymać na przyszłą zimę. Monstera wypuszcza mi tutaj drugiego nowego liścia i to takiego wielkiego. Zobaczymy, czy będzie miał te wewnętrzne dziury już. Bardzo bym chciała, ale nie wiem, zobaczymy, bo to jest liść następny po tym. Czyli no, jest jakaś szansa, bo ten był już taki duży, piękny. Tutaj wypuściła też z drugiej sadzonki mniejszego liścia. No i zobaczymy właśnie, jaki będzie ten. Mam nadzieję, że w końcu doczekam się tych takich, wiecie, dziur tutaj, takich wewnętrznych. No zobaczymy, jak będzie. A tu słuchajcie, mój boncel, z którym podziało się coś bardzo niedobrego, bo on tutaj miał dwa jeszcze te takie grube liściory, natomiast one zaczęły, ciężko mi powiedzieć, co one zaczęły, bo zaczęły żółknąć, a od góry zaczęły usychać, tak jak tutaj. No i ja stwierdziłam, że nie wiem, co to jest jakiś grzyb, czy ja ją przelałam, czy ona zaczęła usychać, bo coś tam, czy po prostu zima, nie wiem, i stwierdziłam, że utnę je tutaj u nasady, żeby to się nie rozprzestrzeniło na całą roślinę. No i tak zrobiłam. Te białe plamy, które tutaj widzicie, to jest topsin, bo to było zasmarowane topsinem. Tutaj jeden ten kikut już odpadł i ja go wyciągnęłam, no i w środku zostaje taka dziura. I nie wiem, czy ona odbije tutaj z tego miejsca, czy nie odbije.
No na razie wygląda tak, jak wygląda, trochę śmiesznie, ale mam nadzieję, że jeszcze ruszy, że jeszcze coś tam z niej będzie. Tutaj ma dzieciaczka. Bardzo lubiłam tą roślinę, cały czas ją bardzo lubię i ona już dwie małe sadzonki mi dała, które oddzieliłam i tutaj jest trzecia, no ale widzicie, jak sama skończyła, nie wiem, dlaczego tak się stało, co tu mogło się zadziać. Czekam właśnie na rozwój sytuacji, patrzę, że tutaj w środku na razie tak jakby jest spokój, czyli nic nie postępuje, żadne następne liście nie schną, nie gniją, nic się z nim nie dzieje, tylko właśnie te dwa coś tam zaszwankowały i no i właśnie taka sytuacja. Zobaczymy, jak będzie się to dalej rozwijało. Powiem Wam, że sama jestem ciekawa, bo to w sumie nie jest jedyna roślina z taką przypadłością u mnie. Zaraz Wam pokażę, bo jeszcze z takim samym problemem boryka się u mnie aloes. I tu jest właśnie ten aloes. Zobaczcie, on ze środka też jest taki bardzo, bardzo biedny. Tutaj widać, że to wszystko umiera. Tylko aloes, u aloesa jest jeszcze gorsza sytuacja, dlatego że te liście od dołu też zamierają, no nie wiem. Coś mi się wydaje, że tu jest kiepsko. No trzyma się jeszcze na tych korzeniach, więc jakieś tam korzenie są, ale coś mi się wydaje, że tu u niego to jest kiepsko. No i zobaczymy, jak on sobie dalej będzie radził, czy nie radził. Raczej chyba nie będzie sobie radził, no ale pożyjemy, zobaczymy. Te wszystkie odgłosy z dołu, które słyszycie, to jest Alicja, która ekscytuje się kotem, który do nas czasem wpada. Tutaj jest majojek, który wypuścił przepięknego kolejnego liścia, bardzo dużego, bardzo ładnego. I tutaj idzie kolejny. I zastanawiam się, czy nie wymienić mu doniczki na taką bardziej podłużną, bo on jest jednak takim płożącym się egzemplarzem i na pewno by mu było lepiej. Ale jeszcze właśnie z tym zwlekam i zastanawiam się, co tu wykombinować. Tu, moi drodzy, jest ten biletier, którego zamawiałam na Allegro i tego liścia, z którym przyszedł takim nierozwiniętym, on odrzucił tego liścia. Jednak tutaj ten transport trochę chyba dał mu w kość i zaraz ten liść zaczął brązowieć. On się nawet nie zaczął rozwijać, a już zaczął brązowieć, także musiałam się go pozbyć, więc tutaj czekam, aż coś się zadzieje. Tu słuchajcie, widzicie moje monstery, które stoją sobie tutaj w kącie. Zobaczcie, jakie one już porosły wielkie, szczególnie ta największa. Jak ona dojdzie tutaj do końca tej deski, to nie wiem, chyba będziemy ją ciąć, bo deski już raczej nie będę przedłużać, dlatego że ta konstrukcja już i tak się robi mało stabilna, więc wydaje mi się, że trzeba będzie ją po prostu ciąć. Tak samo tutaj ta już doszła do końca deski i też nie wiem, czy przedłużać, czy ją tutaj uciąć. Może na wiosnę ją utnę i może dzięki temu wypuści mi większe liście, bo te zimowe liście są jednak no malutkie, takie dosyć małe. I tutaj jeszcze ta jedna, która tak zygzakiem się pnie po tej desce, ona jeszcze ma odrobinkę zapasu, ale też już niedużo. No i na koniec zajrzymy tutaj jeszcze na tą jedną półkę, bo chciałam Wam pokazać, co się stało mojemu tortumowi. On też po podróży, słuchajcie, został przesadzony. I powiem Wam, że tak, ta jedna sadzonka, która tutaj ma ten stożek wzrostu ok, z nią się nic nie stało, natomiast ta większa sadzonka, która też miała tutaj stożek wzrostu, odrzuciła go. No i czekam właśnie, co tutaj dalej będzie się działo. Aglaonema z półki śmierci, powiem Wam, że chyba żyje, chyba nie ma się tak całkiem źle. Rozwinęła ostatnio tego liścia, widzę, że idzie tutaj jakiś nowy listek, więc mam nadzieję, że coś tam też z niej będzie. Tutaj ten odratowywany aloes akurat, ten ma się też dobrze. I tutaj, słuchajcie, jest mój gigant wzrostu, czyli Epipremnum amplissimum, które rośnie tutaj jak dzikie, dosłownie jak dzikie. No i powiem Wam na koniec, że szykują się tutaj w tym moim małym kąciku roślinnym zmiany, ponieważ tutaj na tej ścianie takiej, na tej o tutaj, pojawią się prawdopodobnie niedługo półki, będą trzy półki po całej długości tej ściany i mam nadzieję, że dzięki tym półkom uda mi się zapanować tutaj trochę nad tym roślinnym, delikatnym bałaganem, bo roślin przybywa, a tutaj, tak jak widzicie, większość stoi na podłodze, co jest trochę już męczące dla mnie. Także właśnie chciałam, żeby pojawiły się tutaj te półki i będzie je robił Dominik sam. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie z tymi półkami. Mam nadzieję, że będzie ok i że właśnie większość tych drobnych roślin powędruje sobie na razie na te półki, a w przyszłości chciałabym, żeby to była cała ściana pnączy.
Tak mi się marzy, żeby właśnie tak pięknie zwisały. Ale jak już te półki tutaj będą i będę mogła coś działać, to oczywiście nagram Wam pewnie jakiś film. A dziś już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!